Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie na nowe otwarcie gry This War of Mine przez polską firmę zrobioną. Premiera w ogóle tej gry, słuchajcie, miała miejsce w 2014 roku. Miałem czas, żeby w tą grę rozegrać, oczywiście w tą wersję podstawową. Natomiast teraz postanowiłem wrócić do tej gry z nową serią, a dokładnie, słuchajcie, z nowym rozdziałem. Będziemy mieć do wyboru, słuchajcie, trzy rozdziały. I to ponoć niebawem mają się pojawić. I chciałem po prostu zobaczyć, jak to po prostu będzie wyglądać. A więc, słuchajcie, co? No zobaczymy. Zapraszam was serdecznie na nową rozgrywkę This War of Mine. Czasami, słuchajcie, warto wrócić do gier, które są wyjątkowe i jedyne, słuchajcie, w swoim rodzaju. Takich gier jak This War of Mine po prostu nie ma. A szkoda, bo naprawdę gra tego typu naprawdę wiele daje do myślenia i wiele emocji podczas takich gier się uwydatnia u człowieka. Szczególnie, słuchajcie, że jestem ojcem 4-miesięcznego syna Maxa i mam nadzieję, że będzie zupełnie inny odbiór tej gry przez moją skromną, słuchajcie, osobę, niż to było za pierwszym razem. A więc co? Zaczynamy. Rodzina Adama nie zdołała w porę uciec z miasta, ale jakoś udało jej się przetrwać, pomimo oblężenia. Aż pewnego dnia żona Adama zachorowała. Bez leków z prawdziwego zdarzenia Barbara zmarła. Po śmierci matki Amelia zamknęła się w sobie i przestała mówić. Wkrótce zachorowała. Pewnej nocy ich kamienicą wstrząsnęła eksplozja, ale na szczęście nic im się nie stało. Adam przeniósł Amelię do drugiego skrzydła budynku, rozpaczliwie próbując ocalić córkę. A więc mamy, słuchajcie, ojca Adama oraz córkę Amelię, która jest ciężko chora i głodna. Słuchajcie, jest pierwszy dzień. Plus 20 stopni, więc tak oscylując, to albo jest wiosna, albo lato. Na całe szczęście zima na razie nam nie grozi i niskie temperatury. No dobra, Amelia jest chora. Musimy jakoś jej pomóc, słuchajcie. Też mam taką nadzieję, drogi Adamie. Zobaczmy, co tutaj jest. A. Amelka jest zamiłowana do rysowania, nawet kiedy nie mamy kredek, znajduje jakiś sposób. Proszę. Dobra, idziemy tutaj, Adamie. O, na podłodze leży list. Adamie, choć między nami nigdy nie układało się za dobrze, nic nie zmieni tego, że jesteśmy braćmi i byłeś zbyt dumny, żeby zamieszkać ze mną, kiedy zniszczyli twój dom, ale najwyższa pora pójść po rozum do głowy. Od jakiegoś czasu mówi się o rychłym otwarciu korytarza humanitarnego, w którym rodzice z dziećmi będą mieli priorytet. Amelia to nasza szansa na wydostanie się z miasta. Nie chcesz jej ocalić? A więc Adam ma brata. Okej. Mój cholerny brat. Co my tu mamy jeszcze, słuchajcie? A, radio. A to co? Przeszukamy. Może znajdziemy coś ciekawego. Jakieś informacje wojenne. Z
wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Pogorę, a więc to jest nasza miejscowość. Ostrzał snajperów, pociski artyleryjskie i niskie temperatury są przyczyną śmierci wielu cywilów. Przedstawiciel wojska powiedział, ofiary wśród cywilów są rezultatem działalności kryminalistów w obrębie miasta. A więc coś, słuchajcie... A więc coś na styl tego, co dzieje się na Ukrainie, prawda? Szukam coś. W najbliższych dniach będzie ciepło i bezchmurnie. Wymarzona pora na spacer w parku. To na pewno. Na spacer w parku. Super, prosto. Okej, niech sobie leci. Przynajmniej coś. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć coś do jedzenia przede wszystkim. Jakieś lekarstwa znaleźć dla Amelii. Naszej córki. Elektryczny weź, dobra. Chodź tu drugi Adamie, idziemy dalej szukać. W lodówce pusto. Dobra, weź wszystko. Idziemy do góry. Tutaj coś jest, coś możemy zobaczyć. To idealne miejsce na zbudowanie prowizorycznego mostu, dzięki niemu cenę się do starego mieszkania. A więc to rozumiem jest stare mieszkanie naszego Adama i Amelii. Okej. Dobra, użyjmy. Sami powiedzcie, no po prostu gra fenomenalna, prawda? Zrobiła taki zdobyła rozgłos na całym świecie praktycznie. A więc słuchajcie, nie zawsze liczy się grafika. Wielki nakład finansowy na grę, ale po prostu pomysł i wykonanie. Dobra, wszystko bierzemy, jak leci. O, tu już nam się drzwi otworzyły. Dobra. Co tutaj znajdziemy? Jedzenie jest. Dobra, bierzemy wszystko. Przyrządzić dla Amelki. Dobra, zanim pójdziemy do tej Amelki, tutaj może jeszcze nam się uda. Bo czas, słuchajcie, biegnie nieubłaganie. Kurde, cała kamienica. I my sami w tej kamienicy. Dobra, weź wszystko. Jakaś pralka. Dramat ogólnie, co? Co by teraz pomyślałem? Słuchajcie, co by to było gdyby, nie? No dobra, musimy kopać. Nie ma co. Odgruzować. Co, tak muszę wam powiedzieć ogólnie, że ta kamienica bardzo mi przypomina moją kamienicę. Dawno, dawno, dawno. Jak miałem 13 lat. Mieszkałem wtedy w Poznaniu. Na Górnej Wildzie bodajże. To była ulica, słuchajcie, Kosińskiego. Która dokładnie kamienice wyglądały tak jak tutaj, po prostu zaniedbane, brudne, osypione. Między kamienicami takie właśnie jakieś... jakieś podwórka dziwne. No, to tam były takie czasy, gdzie ja mieszkałem, to taki był, słuchajcie, Bronx. Z Nowego Jorku. Dziwne to były czasy, dziwni ludzie tam byli. No, ale ogólnie się jakoś przeżyło. Jakoś się przeżyło. No, ale ogólnie klimat bardzo, bardzo podobny, słuchajcie. Dobra. A tam się idzie Adam. Jesteś bardzo smutny. Ja cię doskonale rozumiem, sam bym był smutny. Boże. Słuchajcie, no, wojna to chyba jest najgorsze, co może być, nie? Dla człowieka. Takiego normalnego, zwykłego.
Wszystko ma, słuchajcie, poukładane. A tu nagle klops. I od razu się, słuchajcie, zmieniają nasze priorytety życiowe. Już nie myślimy o tym, żeby grać w gry, ale o tym, żeby przeżyć. Dobra. Tu jeszcze mamy szafę, jeszcze jedną. O, pluszowy misio. Coś dla Amelki. Dobra, to idziemy do tej Amelki. Dać jej misia. Zaraz się dzień skończy, zacznie się noc. Dobra, damy jej, słuchajcie, trochę warzyw. To chyba takie zdrowsze jest, prawda? My na razie, słuchajcie, jeść nie musimy, a więc... No dobra, a gdzie by tu jeszcze, słuchajcie, iść? A tutaj musi... A, noc, pierwsza noc. Nie mogę zostawić Amelki samej, co jeśli ktoś wejdzie do naszego schronienia. Muszę ją chronić. Adamie, masz rację. A więc czuwaj. Dzień drugi. Noc była spokojna, więc jest okej. Okay. Temperatura spada, plus 19. No to poranek, więc może się podwyższy. Też pada. Szaro, ponuro. Adam próbuje przez radiostację z kimś nawiązać jakiś kontakt. No może się uda. Drugi Adamie, jesteś zmęczony i głodny. Ale pamiętaj, że dziecko jest najważniejsze, więc my na razie, słuchajcie, jeść nie będziemy. Mam nadzieję, że Adam jest... Mam nadzieję, że Adam sobie jakoś, słuchajcie, poradzi. No tu fajnie byłoby się przedostać, tutaj widzę, jest tego mnóstwo. Tylko słuchajcie, jak to zrobić? Tutaj musimy chyba jakiś, nie wiem, coś do otwierania, bo tu widzę, że są zabarykadowane. Tak. No dobra, kop, kop. Tu już dalej nie możemy nigdzie nic zobaczyć. Cholera, skąd to lekarstwa wziąć? O, coś idzie. Adamie, chodź. Chodź, chodź, chodź. Kurde, czemu żeś poszedł? Ja chciałem coś od ciebie kupić. Oj. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, słuchaj Adamie, musimy kopać dalej. Coś tam ciekawego, słuchajcie, znajdziemy. No dobrze by było, prawda?
myślę, że tu będzie handel potrzebny, a my kurde nie mamy zbytnio nic ciekawego na ten handel. Sioła i drobiazgi. To bierzemy wszystko. Zajdźcie, wróćmy może do tej Amelki naszej córki. Czy z nią wszystko w porządku? Może on przyjdzie dzisiaj, a może jutro? Cholera go wie. Dobra. Jak się ma moja córka? Tak, słuchajcie, w ogóle w konfliktach wojennych, nieważne jakich, nieważne gdzie, zawsze to, słuchajcie, to dzieciaki dostają po dupie najbardziej. My sobie jakoś tam damy zawsze radę, prawda, ale czy dzieci sobie dadzą? Wątpię. No dobra. Co my tutaj możemy, słuchajcie, zrobić? Zobaczmy. Co to jest filtr? I wydestylować alkohol. No dobra. Co my tu mamy? Prosta kuchenka, też by się nam przydało, ale ogólnie myślę sobie, że najpierw zróbmy sobie, słuchajcie, łóżko dla Adama, bo on nie ma. Tutaj gdzieś koło córki. Będzie chyba najlepiej, prawda? Chyba ta. Cholera, no mógłby przyjść ten Zenek, nie? Kurde, te leki dla tej Amelki by się przydały. Leki? To pokazuj. Lepsze to niż nic. A tutaj? Całą życie. Dobra. Ale co ty za nie chcesz? Dużo warte. Nie żartuję, kurwa ty, no nie mam tutaj. Ty, no ja tutaj nie mam zbytnio dużo, wiesz? Chłopie, kurwa. Ja pierdolę. Chonie tak nie za bardzo. Mowa stoi. My tutaj, słuchajcie, nie możemy się tak wszystkiego pozbywać, bo my tu w ogóle my nic nie będziemy mieć. Dobra, co on tutaj jeszcze ma? Broń. No broń to na razie nie. Dobra. Spadaj. Nie zauważam, dasz sobie radę. Już nie bądź baba. To te leki. No tylko na takie nas stać. Cholera. Czy one jej pomogą? Czy wszystko będzie dobrze? Może i będzie dobrze. Dobra, Damian, zaraz będzie nocka.
Dobra. No, tuż tak, zaraz noc. Tutaj nic nie zrobimy. No, tu dużo rzeczy to nie mamy.